Cześć, tu Mruk, witam w tutorialu do kostki 8 Petals, czyli 8 płatków. W Polsce, w polskich sklepach nazywa się ona magnetyczny Ready Cube. No, rzeczywiście jest to Ready Cube, czyli dokładnie ta kostka ma dokładnie te same elementy. Z tym, że ta kostka ma inny kształt tych i narożników, i krawędzi. Tu jest taki wyokrąglony, w związku z tym pewnie mniej się zahacza. Poza tym jest magnetyczna i mówi się o tym, że wejdzie jako oficjalna kostka do zawodów. Natomiast nie wiem, tak się mówi, a co będzie, to będzie. Kostka jest prosta, bo jest to po prostu rzeczywiście Ready Cube, tylko inaczej nazwane, inaczej wyprofilowane są te elementy. Układa się ją dosyć łatwo, no, natomiast układa się rzeczywiście przyjemnie. Jeśli jest jakieś zahaczanie, tutaj mi się coś przydarzyło, to jest ono niewielkie. Częściej czuję się raczej te magnesy, które może trochę blokują, nie tyle blokują, co czuć je przy układaniu. Dobrze, i jak ja układam tą kostkę, zaczynam od białej ściany. W tej kostce oczywiście narożniki nie przemieszczają się, pozostają w swoich stałych miejscach. Wystarczy je tylko poprzekręcać i białe narożniki są już ułożone, podobnie z żółtymi. One się nie przemieszczają, kręcą się tylko wokół własnej osi. Nie wiem, dlaczego ktoś napisał, że ta kostka nie popuje. Wymaga jednak trochę dokładności. To nie są tylko... Tutaj widać, że mi się zahaczyła i... Oczywiście można to jakoś pewnie przezwyciężyć, ale kostka może się rozsypać. Niemniej jest to dobra kostka. Teraz oczywiście trzeba poobkładać te krawędzie na białą ścianę. Czyli do góry, do dołu i do dołu. Ta włożona czerwona musi wejść w to miejsce, to tą do dołu. Tą do góry i tą do dołu. W czterech ruchach, tak żeby tym białym narożnikiem zawsze wrócić na swoje miejsce. Pomarańczowy jest tu. To do góry, do dołu i do dołu. I ten jest tu. Muszę go trochę podprowadzić i dopiero teraz do góry, do dołu, do dołu, do góry. Teraz już muszę te żółte narożniki na pewno utrzymywać w takiej pozycji. Pewnie jeśli kostka wejdzie do zawodów, to pojawią się algorytmy, które znacznie przyspieszą układanie tej kostki. Natomiast mi na czasie akurat nie zależy. Układam ją warstwa po warstwie. Ten zielony ma wejść tutaj, czerwono-zielony. Najpierw go odstawiam, podstawiam mu miejsce, wkładam i na miejsce, i tak, żeby żółte narożniki były cały czas na górze. Pomarańczowo-niebieski tutaj, znowu zabieram go stąd, podstawiam mu miejsce, wstawiam i jest już na miejscu. Teraz czerwono-niebieski, on jest aż tutaj i on nie wejdzie w prosty sposób. Najpierw ten pomarańczowo-zielony trzeba włożyć, ten wtedy wyjdzie stąd. Czyli zabieram stąd ten pomarańczowo-zielony, podstawiam mu miejsce, wstawiam i cofam, i zostały już tylko, nie, jeszcze ten czerwono-niebieski, znowu zabieram go stąd, podstawiam mu miejsce, wstawiam i na miejsce, i teraz zostały już tylko żółta ściana i tutaj oczywiście ta sama sytuacja, trójcykl, niebieski tutaj, czerwony tu, pomarańczowy na swoje miejsce, czyli do dołu, do góry i cała kostka ułożona.
Te magnesy rzeczywiście czuć. Kostka układa się bardzo przyjemnie. Natomiast nie jest prawdą, że ona zupełnie nie zahacza. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym tutorialu.